mikrofon. Siedzi pan Jarosław Krasicki. Dzisiaj jesteśmy na zawodach. Organizuje to klub Rebok z Wejherowa. Może pan powiedzieć parę słów o tym, ile mamy dzisiaj wędkarzy i jak będzie przebiegać te dzisiejsze zawody? W dzisiejszych zawodach bierze udział 13 wędkarzy. Zawody są organizowane zgodnie z przepisami sportu wędkarskiego, morskiego sportu wędkarskiego. Czyli łapiemy ryby o wymiarze powyżej 35 cm, 35 cm jest wymiarem ochronnym. Do zawodów zaliczamy ryby, które mają powyżej 38 cm, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polskim Związku Wędkarskim. Jak często organizujecie państwo takie zawody tutaj u nas we Władysławowie? Zawody mamy na różnym szczeblu. Mamy szczebel krajowy, szczebel okręgowy i szczebel kołowy. Jeżeli chodzi o zawody na szczeblu krajowym, są skutrów, są organizowane co najmniej raz w roku zawody o Puchar Pomorzanki, które zaliczają się do klasyfikacji Grand Prix Polski. Dwa razy w roku organizujemy na wiosnę i na jesieni zawody na poziomie okręgowym, czyli zawodnicy z Okręgu Gdańskiego biorą w nich udział. Jest to z reguły około 20-30 osób. No i na najniższym poziomie, czyli na poziomie kołowym, też jest startuje co roku około 20 zawodników. Zawody organizowane też są przez kluby zrzeszające miłośników danej dyscypliny wędkarskiej. My jesteśmy miłośnikami dyscypliny morskiej i z tej racji stworzyliśmy w Wejherowie przy kole numer 80 klub wędkarstwa morskiego Rebok. Dzisiaj płyniemy na jednostce Violetta Za. Trzy słowa może o tej jednostce, bo z tego co wiem, to pływacie tylko na tej jednostce. Nasz kolega, to jest jednocześnie, tak powiem, szyper, właściciel jednostki i kolega, który kiedyś wspólnie z nami startował we wszystkich zawodach. Stąd i tradycja, i przyzwyczajenie do kolegi spowodowało to, i dobre warunki, czyli częściowo nas tutaj, powiem, ulgowo traktuje, powodują to, że większość naszych zawodów rozgrywamy właśnie na tę jednostkę. Sprzyjająca atmosfera, mili ludzie, dobre wyszukiwanie łowisk, to jest powodem tego, że wybieramy tą jednostkę.
teraz płyniemy na dorsze, tym razem Violetta za nas wozi tutaj po naszym Władysławowskim morzu. Koło mnie stoi pan Szyper. Parę słów o tej jednostce, czym ona się charakteryzuje? Czym się charakteryzuje? No, wydajnością rybą. No, i wypornością dobrą także, że jest stabilną łodzią. Często obserwujemy na forach internetowych i na Facebooku, że na pana jednostce organizowane są zawody. To jakaś taka tradycja? Tak, tak. Dość często jest wykonywane te zawody. I tak jak i kolej i inne firmy organizują tutaj u nas te zawody. Jaki silnik posiada ta łódź? Ile on ma koni? 165 koni. I rozpędza łódź do ilu knotów? No do 9, to już dalej nie próbuję, bo trzeba troszeczkę z paliwem. To tak jak wszędzie. Dzisiaj troszeczkę nas tutaj buja. Może ma... Co, mamy 3 skali Beauforta? No jest w tej chwili gdzieś koło 4 prawie, że będzie. Ale to jest z rana, a później to ma przysiąść wszystko. Także to było na pogodzie pokazane, że rano będzie taka pogoda, także mnie to nie dziwi. Jakie tutaj elementy wyposażenia są tej łodzi, które pozwalają skutecznie łowić dorsza? Są mapy Bałtyku, GPS-em, są dwie osondy najnowszej generacji, radia 3, także jesteśmy bezpieczni, na krótszej stratce są. Są kapoki z światełkami, także jesteśmy tutaj zabezpieczeni. No i co jest? Jest jeszcze, że jesteśmy ubezpieczeni wszyscy tutaj przez PZU. Nie jednostka, ale pasażerowie są ubezpieczeni. No, nie będę wymieniał tutaj sumy, ale jest dosyć wysoka, bo żony by chciały, żeby jeszcze ludzie potopili. Dobrze, a proszę powiedzieć jeszcze parę słów o tym, co nas dzisiaj czeka z takich socjalnych spraw na tej jednostce, bo rozumiem, że jakiś poczęstunek też macie przygotowany. Tak, no dzisiaj akurat jest kiełbasa, bo tak nieraz jest bigos, nieraz jest zupa, także różnie się trafia w to. Ale dzisiaj jest kiełbasa, są ciastka do kawy, jest kawa, herbata, no jakieś tam cukierki i tak dalej. Można się częstować, a będzie w południe będzie kiełbaska na gorąco, tak? Standardowy rejs ile u was trwa? No 10 godzin minimum, aczkolwiek kiedy ryba zaczyna brać po południu, no zostajemy dłużej, żeby wędkarze jednak nałapali tej ryby trochę, bo płacą i no i chcą tą rybę złowić też, tak? Tak to wygląda. Także staramy się robić wszystko, żeby ci wędkarze byli zadowoleni. Bo teraz taka jest jeszcze sytuacja, bo znieśli limity. Jeszcze do zeszłego roku był limit 7 dorszy. Teraz te limity zostały zniesione. Może pan powiedzieć coś na temat tego, jak to teraz wyglądał ten połów dorszy? Ile można tych dorszy złowić? No, jak to wygląda od strony armatora? Czy trzeba jakieś papiery dodatkowe wypełniać? Tak, tak. My mamy raporty, musimy zdawać. Aczkolwiek te limity są tylko czasowo zniesione. I się okaże po raportach, które my zdajemy, i jak czy one zostaną, zostaniemy bez limitów, czy znowu się nam narzucą jakieś. Aczkolwiek nie będzie to 7 sztuk, a ma być to tam ponad 20. No, to też by było jakieś tam rozwiązanie. Ale to jest chwilowe w tej chwili. Puścili nam taką wodzę luzu, musimy te raporty zdawać, ile sztuk albo kilogramy, ile zdajemy ten. I co rejs zdajemy taki raport o rybołówstwa morskiego. Widziałem na jednostce dosyć sporo sprzętu wędkarskiego, kołowrotków, wędzisk. Jak to wygląda u was? Można wypożyczyć ten sprzęt? Tak, dla każdej. Jest tu 18 osób, to każda osoba ma możliwość wypożyczenia wędki. Także z tym nie ma problemu. Jaki to jest koszt? 20 zł. A jaki koszt jest dla wędkarza, który by po prostu chciał u was się przelecieć na te dorsze?
za 35 zł. Czerwca. Jesteśmy pierwszy raz na zawodach, w takich naprawdę prawdziwych zawodach wędkarskich w poławianiu dorszy z łodzi dryfujących. Koło mnie jest sędzia główny dzisiejszych zawodów, pan Roman. Mógłby pan pokrótce nam wytłumaczyć, jakie są przepisy na takich zawodach? No bo one znacząco różnią się od tego, co wędkarze wyprawiają, jak i pływają sobie samodzielnie na takich jednostkach. Zawody wszystkie, każdej rangi, bo to dzisiaj akurat rozgrywamy zawody, towarzyskie zawody o puchar prezesa klubu Reebok Wejherowo, ale nieważne, czy to są zawody towarzyskie, czy są zawody okręgowe, czy ogólnopolskie, zasady są jedne, które dotyczą wszystkich zawodników biorących udział w tych zawodach, to znaczy jest przestrzegany przede wszystkim wymiar ochronny. To znaczy, w tej chwili my ustaliliśmy na zawodach 38 cm, bo taki wymiar przez wiele lat obowiązywał. A jeżeli to są zawody rangi tam okręgowej czy tego, to jest ten wymiar jeszcze o centymetr podniesiony, czyli do 39 cm, po to, żeby na pewno te ryby osiągały ten wymiar ochronny. Zasadami głównymi też są w zawodach, łapiemy wszyscy, rozróżniane trzy metody połowu dorsza, czyli łapiemy pilker z kotwicą 3-0 maksymalnie, z jedną przewieszką osadzoną około 40 cm od pilkera na przyponie o długości 15 cm i haku, z samym haku bądź z główką dźwigową o wielkości 2-0. Drugą metodą, która jest uznawana na zawodach, jest na dwie przywieszki, które są osadzone 40 i jedna od drugiej o 40, z tym, że pilker już nie może być wyposażony w kotwicę, działa w tym momencie jako tylko obciążnik w tym systemie. I trzecią metodą, która jest już od 3-4 lat stosowana na zawodach, to jest tak zwana metoda na dobiegacza. To znaczy, że pilker nie jest wyposażony w kotwicę, tylko w przypon o długości 15 cm z hakiem, już nie z kotwicą, tylko z hakiem, z jakąś gumową przynętą, twister czy kopyta, cokolwiek, ale tylko w jeden hak i jedna przynęta. I tak samo przywieszka jedna 40 cm osadzona nad pilkerem.
teraz ryba którą łowimy, powinna być zahaczona w obrębie głowy płet tych strzelowych. Każda ryba, która została zahaczona w inny sposób, nie będzie uznawana jako złowiona tutaj do zawodów, więc taką rybę należy naciąć, żeby zawodnik nie mógł jej przystawić do mierzenia. Tak samo ryby niewymiarowe, które obojętnie czy są prawidłowo czy nieprawidłowo, powinny natychmiast lądować z powrotem do wody. Jest to bardzo duży sukces i bardzo fajny. Gratulujemy. Gratulujemy.